Tak, przyniesiesz mi bardzo godziwy zysk. Dlaczego tata poszedł sam na spotkanie z Jordanem? Takiej ceny zażądał Jordan za uwolnienie ciebie. A o co chodzi z tą książeczką bankową? Pamiętasz, jak twój ojciec powiedział, że ma pieniądze, które należały do Taylorów? Miał nadzieję, że dzięki nim odzyska wolność. Jak mógł im zaufać? Kiedy się dowiedział, że zostałaś porwana, uznał, że nie ma innego wyjścia, jak pójść na to spotkanie, nawet gdyby to miała być pułapka. Mam nadzieję, że zdążymy na czas. On się musi dowiedzieć, że jestem bezpieczna, że nic mi się nie stało. Musimy go powstrzymać. O Boże, przejechałam przez czerwone światło. To dobrze. Mam nadzieję, że policja jedzie za nami. Abyśmy tylko zdążyli. Ruszaj się, człowieku. Najpierw muszę zobaczyć swoją córkę. Nie mogę ci jej pokazać. Nie wiem, gdzie jest. Niech cię, diabli, okłamałeś mnie. Taylor nie uwolni jej, dopóki nie oddasz książeczki bankowej. Nic jej się nie stało. Nikt nie zrobi jej krzywdy. Nasza umowa jest nieaktualna. Zaczekaj. Jest tylko jeden sposób na uratowanie życia Sam. A twierdziłeś, że mogę ci zaufać. Powinienem był ci powiedzieć, że nie masz innego wyjścia. Ja zresztą też. Jeśli myślisz, że ludzie Taylora cię ochronią, ochronią. Teraz martwię się o swoją żonę. Twoją żonę? Sam nie będzie chciała mieć z tobą nic wspólnego, kiedy dowie się, co zrobiłeś. Przynajmniej uratuje jej życie. Wiesz, Jordanie, prawie ci współczuję. Ale niezależnie od tego, co zrobisz, musisz przegrać. Możliwe. Ale jedno jest pewne, ty przegrasz pierwszy. Ty sukinsynu. Nie ruszaj się, Hale. Ręce do góry. Jesteś aresztowany. Powiedziałem ci, że w końcu cię dopadnę. Jesteś aresztowany za morderstwo. Pokolenia. Odcinek 451. Co tu się dzieje u diabła? To sprawa CIA. Skąd wyszedłeś? Co jest za tą ścianą? Pomieszczenie, w którym ukrywamy pewne przedmioty dla bezpieczeństwa. Czy Jordan wie, co tu robisz? Jordan? On tu już nie wróci.
Dlaczego? Co się stało? O nie, on też współpracuje z CIA? Nie. On pracuje dla konkurencji. Wiesz, Reggie, nagle poczułem się jak idiotka. Tak, i coś mi się zdaje, że to ty robisz ze mnie idiotkę. Ależ, kochanie, mylisz się. Możesz mnie pytać, o co chcesz, tylko nie w tej chwili. Teraz pomóż mi wynieść stąd te wszystkie rzeczy. Dlaczego wysyłasz je na swój adres do Anglii? Muszę je uratować, prawda? No, pomóż mi. Nie mamy zbyt wiele czasu. Czy ten pokój istniał przez cały czas? Tak, Jordan trzymał to w tajemnicy. Weź tamte obrazy, ja zajmę się tymi. Znam ten obraz. Nie sądzę, kochanie, został namalowany przez zapomnianego artystę, o którym nikt nigdy nie słyszał. To jest Monet, widziałam zdjęcia tego obrazu. Monet, tak myślisz? To tylko marna kopia. Nie, Reggie. Ten obraz został skradziony w Paryżu. Pisały o tym wszystkie gazety, jest wart majątek. Tak? Ja chyba też o tym czytałem. Dobry Boże, myślisz, że to jest ten sam obraz? Tak, mogłabym się założyć, że to oryginał. Spójrz, wygląda na bardzo stary. Ale jak trafił w ręce Jordana? Nie mam pojęcia. Wiesz co? Co? Za znalezienie go oferują ogromną nagrodę. Tak słyszałem. Dlaczego nie mielibyśmy jej zgarnąć? Gdzie jest Sam? Zostanie zwolniona, jak tylko oddam książeczkę bankową Taylorowi. Razem ją oddamy. Ale na razie ją zatrzymam. A teraz chodźmy po Sam. Nie wiem, gdzie jest. Mam wrócić do hotelu i zadzwonić do Taylora, wtedy on ją wypuści. Dobrze, to mi odpowiada. Najpierw uwolnimy Sama, potem trafisz do więzienia, tam, gdzie od dawna powinieneś być. Poczekaj, Kyle. Przecież tobie nie chodzi o mnie, tylko o Taylora, prawda? Dlatego ukryłeś Ediego w Winstonie. Może moglibyśmy się dogadać. Co mogę dla ciebie zrobić? Nic. Przed chwilą zamordowałeś Petera Whitmore'a. Będę się musiał tłumaczyć, dlaczego nie zdążyłem na czas, żeby temu zapobiec. Nie, nie mogę o tym tak po prostu zapomnieć. Nie chciałem tego zrobić, nie rozumiesz? Taylor porwał Sam i zmusił mnie do tego. Nie chciałem zabić Whitmore'a, ale nie mogłem pozwolić, żeby zabito Sam. Chodźmy. Najpierw ją uwolnimy, a potem pójdziesz do więzienia. Posłuchaj. Jeśli mnie aresztujesz, oni zabiją Sam. Jeśli się dogadamy, mogę ci pomóc. Wiem wszystko o organizacji Taylora. Skąd? On jest moim bratem. To jest nasz szczęśliwy dzień. Jakoś trudno mi się z tobą zgodzić. Dlaczego? Będziemy bogaci. Zadzwonię na policję i zawiadomię ich, że znaleźliśmy Moneta. Co im powiesz? Że znalazłam go w biurze Jordana. Nie, nie możesz tak powiedzieć. Dlaczego? Byłem wspólnikiem Jordana. To by rzuciło na mnie podejrzenia. W każdym razie zadawaliby za dużo pytań. Naprawdę? A CIA? Czy oni by cię nie uratowali? Wiesz, jacy są, jak tylko pojawiają się jakieś kłopoty, twierdzą, że nigdy o tobie nie słyszeli. I z pewnością powiedzieliby tak o tobie, prawda, Reggie? I nie bez powodu. No dobra.
To była piękna historyjka. Świetnie się ubawiłam, obserwując, jak plączesz się w zeznaniach. Ale nie martw się, podzielę się z tobą nagrodą. Pół na pół. Dobrze. Ale nie mogę przecież powiedzieć, że znalazłam go nie wiadomo gdzie. Chociaż dlaczego nie? W końcu to jest hotel. Mogę powiedzieć, że pozostawił go któryś z gości, a ja, zdając sobie sprawę z jego wartości, zwracam go jako porządna obywatelka. Czytałam, że francuski Interpol prowadzi śledztwo w tej sprawie. Kochanie, powiedz im, co chcesz, tylko nie wymieniaj mojego nazwiska, dobrze? O Boże, przewróć go na plecy, może nie jest jeszcze za późno. Nie tak głośno. Mów ciszej, Sam, to wszystko zostało sfingowane. Jeśli nie będziesz cicho, pokrzyżujesz nasze plany. Co zostało sfingowane? Zaplanowaliśmy to razem z Kylem. To Kyle brał w tym udział? Zmusił Reggiego, żeby w pistolecie Jozana zamienił naboje na ślepe. A krew? Nie martw się, nie jest prawdziwa. Miałem na sobie kamizelkę kuloodporną z pojemnikami na krew. Jordan musi być przekonany, że mnie zabił. W ten sposób Kyle będzie mógł go oskarżyć o usiłowanie zabójstwa. A więc Jordan naprawdę próbował cię zabić. Gdyby nie te ślepe naboje, już bym nie żył. O Boże. Ruth, nic się nie stało, ale musicie stąd natychmiast uciekać. Schowajcie się za te kartony. Szybko. Załatwione. Pomściliśmy cię. Mitchell Taylor jest twoim bratem przyrodnim. Moja matka była kochanką Taylora. Rozumiem. To stąd Honey Hale, podrzędna stripteaserka, miała tyle pieniędzy. Tak. Odwróć się. Powiedziałem, odwróć się. To bardzo interesujące, co mówisz, ale najpierw uwolnimy Sam. Potem zajmiemy się Taylorem. Powiem ci, co zrobimy. Z mojego jeepa zadzwonisz do niego i powiesz, że wykonałeś zadanie. Powiesz mu, żeby przyszedł do twojego apartamentu. Wtedy oddasz mu książeczkę bankową i żeby przyprowadził ze sobą Sam. Dobrze. Kiedy ją zobaczysz, oddasz mu książeczkę. Ja będę czekał w sąsiednim pokoju i to będzie koniec Michela Taylora. A co z naszą umową? Wszystko po kolei. Bez moich zeznań nic nie udowodnisz Taylorowi, a jeśli ci pomogę, najpierw uwolnimy Sam, a potem będziemy się martwić naszą umową. Zamknij się i idź przed siebie. Mój samochód stoi na rogu. Mitchell, dzięki Bogu. Jestem pewna, że to Monet, którego szukacie. Widziałam zdjęcia skradzionego obrazu i ten jest identyczny. Proszę mu się dokładnie przyjrzeć. Czy są na nim pęknięcia? Chwileczkę. Reggie, czy są na nim pęknięcia? On jest prawdziwy. Tak, są. A więc to możliwe. Jak trafił do pani rąk?
Służąca znalazła go w szafie w jednym z naszych apartamentów. Myślała, że jest bezwartościowy i miała zamiar go wyrzucić, ale zdążyłam jej w tym przeszkodzić. Czy pani wie, kto był zameldowany w tym apartamencie? Sprawdziliśmy to, ale niestety podał fałszywe nazwisko. A więc co będzie z nagrodą? Muszę się najpierw upewnić, że to jest prawdziwy Mone. Wsiądę w pierwszy samolot i spotkam się z panią. Pani Donnelly, prawda? Tak, Jessica Donnelly. Ale w prasie wolałabym występować pod swoim scenicznym nazwiskiem Gardner. Gardner, bardzo dobrze. A na razie obraz zabierze FBI. Dla bezpieczeństwa. Ale dostanę nagrodę. Jeśli pani wersja się potwierdzi, to oczywiście. Do widzenia i dziękuję. Do zobaczenia. Jeśli ty jesteś z CIA, to ja z KGB. Tato, nic ci się nie stało? Kto to był? Mitchell Taylor, ten sam facet, który przychodził do Jordana. Nic z tego nie rozumiem, myślałem, że cię porwał. Nie jestem pewna, czy to jego sprawka, czy Jordana, ale masz rację, uciekłam. Wiesz co, może powinniśmy zadzwonić do Kyle'a, ma telefon w swoim jeepie. Ale tutaj nie ma telefonu, wiem, że się niepokoisz, ale Kyle wie, co robi. Kazał mi siedzieć cicho i czekać. I tak właśnie zrobimy. Cieszę się, że żyjesz. Ja też. Zdążyłeś w samą porę. To jest policjant. Whitmore musiał mu donieść o wszystkim. Z tego, co zauważyłem, trochę się spóźnił. Ale z żadnym z nich już nie będziemy mieli problemów. Dziękuję. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz. Chciałem zobaczyć to na własne oczy. Świetna robota, braciszku. Śmierć naszego ojca została pomszczona. Gdzie jest książeczka bankowa? Zabrał mi ją. Jest w jednej z jego kieszeni. Nareszcie. I wszystko to zawdzięczamy tobie. Stałeś się pełnoprawnym członkiem naszej rodziny. A co z Sam? Mam książeczkę bankową, Whitmore nie żyje. Sam wróci na kolację tak, jak ci obiecałem. Będziesz ją miał na deser. Może byśmy to uczcili? Poczułbym się znacznie lepiej bez tych kajdanek. Słusznie, lepiej zróbmy to w moim samochodzie. Musimy się stąd wynieść. Poszukam kluczyków. Chodźmy. Co to było? Wystrzał z pistoletu. Stójcie! Nie wiemy, kto jest na zewnątrz. Trzymajcie się mnie. Kyle, nic ci się nie stało? Nie. O mój Boże. Jordan. Mój Boże, Jordan. To zrobił Kyle. Kocham cię, Sam.